zawsze najlepiej jest zmieniać pracę wtedy, kiedy mamy jakieś stabilne źródło zatrudnienia, prawda? Stabilne źródło przypływów pieniężnych. Więc jeżeli pracujesz na etacie i dostajesz co miesiąc pensję, to jest to najlepszy czas, żeby szukać czegoś nowego, bo nie musisz się martwić o finanse wtedy. Tylko zanim zaczniesz szukać pracy, zastanów się, co ci w tej pracy nie odpowiada, dlaczego jej nie lubisz, co ci przeszkadza, po to, żebyś w kolejnej pracy wiedział, czego oczekujesz. Przede wszystkim określ swój cel zawodowy. Ja kiedyś napisałam taki artykuł pod tytułem Syndrom szukam pracy i tam chodzi o to, że bardzo dużo osób, które szukają pracy, mówią szukam pracy. Ale to trzeba dookreślić, jakiej konkretnie pracy, tak? Kiedyś przychodziła do mnie taka dziewczyna na sesję, która mówiła, ja szukam pracy, jakiejkolwiek pracy. Ja mówię, ale to nie może być jakakolwiek praca, musisz określić konkretnie, czego szukasz. Ale Beata, ja naprawdę szukam jakiejkolwiek pracy. A ja mówię, tak? To wiesz co, w call center jest od 14 do 20 i tam podobno przyjmują wszystkich. A nie, ja nie mogę od 14, bo muszę dziecko odebrać z przedszkola. Mówię, no widzisz, to już nie szukasz każdej pracy, tak? Musisz skonkretyzować, jakiej pracy szukasz. Jak już będziesz mieć określony swój cel zawodowy, zwróć uwagę na te rzeczy, które są dla ciebie ważne. Co ci się podoba w twojej pracy, co ci się nie podoba? Co chcesz, żeby było w twojej pracy, czego nie chcesz, żeby było? Także musisz mieć określony cel zawodowy, swoje wartości oraz to, co ci się podoba, to, co ci się nie podoba. I to jest dobra baza do tego, żeby zacząć szukać nowej pracy. Wtedy, kiedy nie masz zabezpieczenia finansowego, żeby utrzymać się przez kilka miesięcy bez pracy. Generalnie zmiana pracy trwa przez jakiś czas, prawda? Zwykle nie dzieje się to z dnia na dzień, czego oczywiście życzę ci, żeby tak było, ale może się okazać, że tak jednak nie będzie, więc będzie to trwać przez kilka miesięcy. Dobrze jest przez ten czas mieć zabezpieczenie finansowe, żeby mieć pewność, że w momencie, gdy nie dostajesz pieniędzy, nie zarabiasz, to jednak możesz się utrzymać. Przeszkadza to nie jest może najlepsze słowo. Ma wpływ, to jest lepsze słowo. Dlatego, że tak naprawdę każda z tych rzeczy ma wpływ na to, w jaki sposób zmieniamy ścieżkę zawodową. Jeżeli chodzi o wiek, moja najstarsza klientka miała 53 lata, wyglądała na 37, tylko pozazdrościć, a mentalność, pasję i taką chęć chwytania życia garściami miała bodajże 20-kilkuletniej studentki. Jeśli chodzi o pozycję zawodową, wiadomo, że ona wiąże się ze statusem, tak? Czyli jeżeli zmieniamy zawód, często może być tak, że zmieniamy również nasz status społeczny. Ktoś, kto był prezesem zarządu, bądź też w ogóle członkiem zarządu, może być mu ciężko później pracować w roli szeregowego pracownika, który ma nad sobą jakąś tam hierarchię kilku kierowników. Natomiast to zależy od człowieka oczywiście, czy chce utrzymać status, czy chce jednak zmienić ścieżkę kariery. Zobowiązania finansowe to jest kolejna rzecz, przed którą możemy się w jakiś sposób zabezpieczyć. To znaczy, jeżeli nagromadzimy odpowiednią ilość funduszy, które pozwolą nam przez ten czas, gdy będziemy na początku czy mniej zarabiać, czy wcale nie zarabiać, które pozwolą nam się w jakiś sposób zabezpieczyć finansowo, to jak najbardziej te rzeczy nie muszą przeszkadzać w zmianie kariery zawodowej. Dobrym posunięciem będzie zanurzenie się w nową branżę, zanim jeszcze do niej wejdziemy, tak? Zanurzenie się, czyli zapoznanie się z nią. Możemy to robić poprzez czytanie prasy branżowej, czytanie literatury, spotykanie się i rozmawianie z ludźmi pracującymi w tej branży. A wiadomo, że takich ludzi najwięcej można znaleźć w serwisach społecznościowych, dlatego bardzo polecam korzystanie z serwisów społecznościowych. Po to one są, żeby znajdywać sobie nowych znajomych, wyszukiwać kontakty z branży, która nas interesuje i zdobywać w ten sposób informacje i znajomości, prawda? Polecam również znaleźć sobie mentora, który w czasie tej ścieżki zawodowej będzie w jakiś sposób nas wspierał i pomagał nam w zmianie.
Znajdź swoje umiejętności przenośne. Jakie to są umiejętności przenośne? No takie, że w czasie naszego życia, w czasie naszej kariery zawodowej zdobywaliśmy różnego rodzaju umiejętności, prawda? Czy to w pracy, czy w różnych organizacjach studenckich, czy na studiach jakąś wiedzę, czy w czasie uprawiania różnych sportów, hobby, przynależności do organizacji, udziału w projektach i tak dalej. Zdobywaliśmy umiejętności i część z tych umiejętności można przetransponować do nowej branży, do nowego zawodu i trzeba te umiejętności znaleźć. Takimi najłatwiejszymi do przetransponowania, najłatwiejszymi do znalezienia umiejętnościami jest na przykład zarządzanie projektami, albo organizowanie, albo obsługa klienta, bo prawda, klienta obsługuje zarówno lekarz, jak i sprzedawca naleśników, więc jest to umiejętność przenośna. Więc trzeba znaleźć te umiejętności i je potencjalnemu pracodawcy zaprezentować. To, o czym często mówię moim uczestnikom szkoleń, to, co gubi kandydatów na rozmowach kwalifikacyjnych, to jest arogancja, brak entuzjazmu i nieumiejętność zaprezentowania swoich zalet jako pracownika. Więc warto zwrócić uwagę tutaj też na kwestię arogancji, czyli braku pokory i braku entuzjazmu. Dlatego, że lepiej jest dla pracodawcy zatrudnić kogoś z większym entuzjazmem, kto ma nawet jakieś uchybienia w doświadczeniu, niż super doświadczonego aroganta, któremu nie będzie w ogóle zależało na tej pracy. Udział w dodatkowych projektach, udział w organizacjach studenckich i nie tylko studenckich, różnych innych zawodowych, praca dorywcza, hobby, to wszystko jest czymś, co jak najbardziej polecam robić, dlatego że to odwraca nasz punkt skupienia od tego, co nam się nie podoba w obecnej pracy, a przenosi go na te rzeczy, które są dla nas w danym momencie atrakcyjne, dodatkowo dając nam jakieś nowe doświadczenia, które później możemy wykorzystać jako umiejętności przenośne właśnie w staraniu się o kolejne stanowisko. Coraz więcej klientów przychodziło do mnie właśnie z tym tematem, że chcą zmienić pracę i nie wiedzą w jaki sposób. Chcą pracować na innym stanowisku bądź gdzie indziej i nie wiedzą jak się zabrać za tą zmianę. Jednocześnie obecna sytuacja ekonomiczna w Polsce jest taka, że lepiej jest mieć kilka zawodów bądź mieć doświadczenia w różnych zawodach, w różnego typu branżach i mieć po prostu różne doświadczenia zawodowe. Kiedyś była taka mentalność, wciąż jeszcze właściwie ona funkcjonuje, żeby jak najwęższą specjalizację sobie wybrać. I to ma oczywiście swoje zalety, natomiast ma też wady. I obecnie stawia się na multidyscyplinarność, dlatego ja zachęcam moich klientów, żeby zdobywali doświadczenia w jak największej ilości obszarów i żeby ta ścieżka kariery, którą wybiorą, była raczej szersza niż węższa.